Film Szelest to jest moja pierwsza próba wejścia w kino gatunkowe. Nazwałem to dreszczowcem erotycznym. Nie trzymam się do końca wszystkich reguł tego gatunku, ale głównie ze względu na krótki metraż filmu. Taka krótka forma nie pozwala spełnić wszelkich wymogów danego gatunku. Natomiast główną cechę dreszczowca, czyli budowanie napięcia, staram się tam wprowadzić i rzeczywiście cały film na tym polega, na stopniowym budowaniu napięcia. Zaczynasz bardzo mocną sceną, może nie zdradzajmy, od czego rozpoczyna się Szelest, a potem napięcie narasta. Tak, forma filmu jest tak skonstruowana, że pierwsza scena rzeczywiście ustawia kontekst wszystkich scen kolejnych. Pierwsza scena jest tak mocna, że każda późniejsza scena, nawet jeżeli mówi o czymś delikatnym, nawet jeżeli to jest krojenie warzyw na sałatkę, czy też opalanie się w słońcu, w kontekście pierwszej sceny nabiera całkowicie innych znaczeń. Taka jest forma i rzeczywiście to pomaga budować to napięcie aż do końca. Mam taką przynajmniej nadzieję. Pokazywałeś Szelest również na festiwalu Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Jak tam publiczność odebrała ten film? Publiczność wszędzie odbiera ten film bardzo, bardzo podobnie. Główny głos, który słyszę często z sali albo od kolegów, że tak powiem z branży, to pytanie, czy nie myślałem o tym, żeby to przerobić na pełen metraż. I rzeczywiście też takie pytanie sam sobie zadaję i bardzo poważnie rozważam taką możliwość, żeby przerobić ten scenariusz, ten film na film pełnometrażowy. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, ta forma 20-minutowa nie pozwoliła mi w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje gatunek dreszczowca. Jakie inspiracje stoją za Szelestem? Widzowie wspominają różne tytuły, od Funny Games, Ponurz w wodzie, ale co ciebie inspirowało przy powstawaniu tego filmu? Tak, widzowie wspominają, czyli zauważają różne inspiracje albo podobieństwa do innych filmów. Ja muszę powiedzieć szczerze, że nie inspirowałem się żadnym filmem konkretnie. Oczywiście, że to wszystko w nas gdzieś zostaje, że każdy film, który obejrzeliśmy, gdzieś tam jest i to potem wychodzi w tym, co piszemy, w tym, co kręcimy. Natomiast nie była to świadoma inspiracja żadnym konkretnym tytułem, chociaż już teraz post factum znajduję sam u siebie te odniesienia do innych, często wielkich dzieł kina, tak jak Haneke, o którym wspomnieliśmy, czy Nóż w wodzie. W twoim filmie zagrali znakomici aktorzy, Mateusz Kościukiewicz, Agnieszka Warchulska. Opowiedz o tym, jak dobrałaś ich do tego filmu. Agnieszkę Warchulską zobaczyłem po raz pierwszy na ekranie bardzo dawno, w bardzo drobnej roli. To był film Dług, gdzie ona grała drobną rolę żony jednego z bohaterów i bardzo ta rola utkwiła mi w pamięci. Natomiast Mateusz Kościukiewicz, który teraz wyrasta nam na nowego Jamesa Deana polskiego kina i staje się naprawdę coraz większą gwiazdą, w trakcie obsadzania go był kompletnie nieznanym jeszcze aktorem. On był świeżo po planie u Borcucha do filmu Wszystko, co kocham. Ja się o tym dowiedziałem dopiero na moim planie, że on tam w ogóle zagrał, a mi został polecony przez profesora Sztura, który jest jego wykładowcą w krakowskiej akademii i też przez jakichś jego kolegów z roku, których tam miałem okazję gdzieś spotkać. Kompletnie nie miałem świadomości, że on już jest tak doświadczony. Nikt mi o tym nie mówił, o Borcuchu, o jakichś planach. On miał epizod u Wajdy i bardzo miło mi było zobaczyć, że zaraz po, że tak powiem, premierze mojego filmu okazało się, że mam w obsadzie jeszcze jedną gwiazdę, czego bardzo się cieszę. A oprócz tego oczywiście są to wszystko świetni aktorzy, cudownie się z nim pracowało. Ten film był robiony bardzo szybko, tak jak to często bywa z filmami studenckimi, że nie ma tego przepisowego roku na przygotowania, na próby z aktorami, na zdjęcia próbne. To wszystko się odbywa w wielkim tempie, więc tym bardziej trzeba docenić talent aktorów, którzy potrafili w tak małym czasie, bez wielu prób i bez wielu możliwości, wielu dubli, zrobić naprawdę fajne kreacje. Ja uważam, że jedną z mocniejszych cech tego filmu jest to, że są świetni aktorzy, po prostu świetne role. Jak znaleźliście miejsce, w którym realizowano film? To zawsze jest ten sam problem ze znalezieniem miejsca. Na początku przy pisaniu scenariusza wydaje się, że to będzie bardzo proste. W scenariuszu ma napisane chatka na pustkowiu i wydaje się, że nie ma nic prostszego niż znalezienie chatki na jakiejś polance. Wszyscy widzimy pełno takich chatek, ale jak się już szuka konkretnej chatki i się ma konkretne wymogi filmowe, żeby tam było słońce, żeby tam nie było widać zabudowań, albo elektrycznych słupów, albo żeby było cicho, żeby tam gdzieś jakiś, nie wiem, młyn nam nie hałasował, to się okazuje, że to jest wielki problem. Strasznie długo tego szukaliśmy i chodziliśmy na oślep. Po prostu jeździliśmy w góry i chodziliśmy po tych wszystkich polanach, dróżkach i tą chatę znalazł pies operatora. Myśmy już byli całkowicie załamani, wracaliśmy z jakiejś tam kolejnej wycieczki, gdzie nic nie znaleźliśmy. Nagle pies operatora pobiegł z jakichś pagórek, operator pobiegł za psem i nagle do mnie dzwoni: Leszek, znaleźliśmy chatkę. I rzeczywiście tam była chatka, właściciel był bardzo zdziwiony, że nagle do drzwi puka ekipa filmowa. Ale się zgodził i rzeczywiście mamy bardzo taką tajemniczą, mroczną scenerię, jakąś dziwną właśnie taką wielokolorową chatkę na jakimś samotnym wzgórzu. Bardzo fajna. Obok filmu Szelest jesteś również autorem jednej z części Dekalogu 89+. Jak wyglądała z kolei tutaj praca przy tej etiudzie? Projekt Dekalog 89+, jest to projekt wymyślony przez Andrzeja Mańkowskiego, producenta i też reżysera z Gdyni. I pomysł polegał na tym, żeby zaprosić do współpracy młodych gimnazjalistów, którzy napiszą opowiadania inspirowane 10 przekazaniami, a potem, żeby wybrane
opowiadania przekazać młodym reżyserom, absolwentom lub też studentom ostatnich lat szkół filmowych. I rzeczywiście tak się stało. Myśmy dostali do adaptacji już przebrane po konkursie opowiadania młodych ludzi, które oczywiście okazały się w pewnym sensie dla nas problematyczne, bo byli to ludzie 15-16-letni, my wszyscy mamy około 30 lat i gdzieś nie było tego wspólnego mianownika w temperaturze tych opowiadań, we wrażliwości. Także te adaptacje są dosyć luźne. Natomiast sama idea projektu polega na tym, żeby po 20 latach wrócić do tych pytań, które zadał w swoim dekalogu Kieślowski, żeby na te pytania odpowiedzieli młodzi reżyserzy. Ja się później dowiedziałem, czytając biografię Kieślowskiego, że rzeczywiście pierwotnym zamysłem Kieślowskiego było coś takiego, żeby każdy z odcinków robił inny reżyser. On tego nie chciał robić, on tylko napisał scenariusze i chciał to oddać 10 różnym reżyserom, natomiast tak się związa z tymi scenariuszami podczas pracy nad nimi, że postanowił to zrobić samemu. Więc też dodatkową fajną rzeczą w tym pomyśle jest to, że wracamy do pierwotnego pomysłu, żeby powiedziało to 10 różnych ludzi. Nad czym pracujesz obecnie? Co szykujesz następnego? Ponieważ w tym roku skończyłem szkołę filmową, to co tutaj mam okazję oglądać film Szelest, to jest mój dyplom, który kończy, że tak powiem, moją karierę studencką, etiudową, więc teraz szykuję się do kolejnego kroku, który staje się już taką normą w karierze polskich młodych reżyserów, czyli do filmu 30-minutowego z programu 30 minut. Zamierzam w tym roku złożyć swój projekt, miejmy nadzieję, że przejdzie, bo to też podlega tam różnym weryfikacjom i miejmy nadzieję, że uda się to zrobić jak najszybciej, a w międzyczasie równolegle mam dwa projekty na film pełnometrażowy, które rozwijam równolegle i mam nadzieję, że od razu po skończeniu 30 będę gotowy do takiego poważnego startu już. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję bardzo.